wzgórze Andersa, Wrocław. Podsumujemy teraz morze. Tak, z ciekawości dzisiaj to sobie rozpisałem, ile mnie ta Nirwana kosztowała, jak do tej pory. Pierwsza rzecz, po tym jak zauważyłem, że jest niezgodna ze specyfikacją, czyli ten amortyzator 32 XCR, nie 34 powietrzna. Pierwsze co, to wymieniłem mu amortyzator na 34 Raidona, powietrzny oczywiście. Zmieniłem mu tylko skok na 120, tam jest zakres od 80 chyba do 140, taka możliwość, 120 jest optymalne dla tego amortyzatora. No i też jakby najbliżej specyfikacji, tutaj za bardzo nie chciałem ingerować. Następna rzecz, no to wyszły koła. Tam dostałem drugi komplet, no może nie komplet, obręcz z piastą. O tym no, osobny filmik nagrałem. No i o kołach tutaj też będzie wstawka. Jeśli chodzi o koła, to postanowiłem zostawić obydwie obręcze. Tam oczywiście znajdziecie filmik, o co chodziło z tymi kołami. I na Wrocław, a okolice, zostawiłem oryginalne wraz z oponą WTB Ranger 2-3 szerokość. Fajna oponka, naprawdę uniwersalna. Polecam dla tych, którzy tak jak ja mieszane klimaty lubią. Całkiem nieźle trzyma, bo z przodu jednak jest jak jest. A mają całkiem niskie opory toczenia i też za szybko się nie zużywają. Natomiast na drugą obręcz założyłem Trial Kinga z Continentala, trochę szersza, 2.4. No i tutaj mamy już dużo bardziej agresywny bieżnik. Jeśli chodzi o to koło, to też zakupiłem tarczę czy kasetę NX-a, SRAM NX, czyli trochę wyższy i docelowo będę w tym kierunku szedł, ale to po sezonie. Teraz są to zbyt drogie części. Po sezonie pewnie będą tańsze o parę dziesiąt procent. No i zainwestowałem w hamulce. Nie będę przynajmniej jak na razie wymieniał bazowych Shimano, jeśli chodzi o hamulce. Natomiast zainwestowałem w tarczę. Tutaj jest RT66. To jest odpowiednik grupowego SLX-a. Tak, Deore SLX. I dają radę. Natomiast tutaj zostawiłem na miasto zwykłe RT10. W zupełności wystarczają. Jakoś to funkcjonuje. Wymieniłem oprócz amortyzatora tarczę. Najpierw na RT53. Niestety ona nie zdała egzaminu. Wymieniłem na RT64, czyli to jest pełne Deore. I to jest to. Nie musiałem wymieniać bazowych hamulców. Tylko tarcza spowodowała, że ten rower wreszcie hamuje i zachowuje się tak jak ja chcę, a nie jak chce on. I teraz tak, podsumowanko ja sobie nawet rozpisałem. Ach, ta ostrość. W każdym bądź razie tak. Bazowo rower kosztował 3899, czyli 3900. Gdybym się pospieszył o 2 tygodnie, no ale niestety czekałem na wypłatę, zapłaciłbym za niego 3700, czyli 200 w przeciągu w sumie 2 tygodni podskoczył. No ale takie są prawa rynku. Zbliżał się sezon, mimo że zakup planowałem i w sumie dokonałem w lutym. Teraz ten rower, gdyby był dostępny, kosztowałby o kolejne chyba 400 zł więcej w takiej tej bazowej specyfikacji. I teraz wymieniłem amortyzator, ale ten oryginalny sprzedałem.
Wymieniłem hamulce, te które są oryginalne, też już częściowo sprzedałem. Wymieniłem siodełko, bo z tym oryginalnym mój tyłek się za bardzo nie dogadywał. No, dołożyłem oczywiście opony, kasetę NX-a, bo też jest taki plan, żeby całościowo to z SX podnieść do NX-a, jeśli chodzi na pewno o kasetę. Natomiast jeśli chodzi o przerzutki i przód, to jak będzie po sezonie, to może nawet w GIE. No i teraz podsumowując, bilans, sprzedaż, nie ustawi się, sprzedaż, zakup, wyszło 4350 przy bazowej 3900, no ale musimy się z tym liczyć, że w bazie, nawet jeśli nie najtańszy, no do rower jest dość podstawowo wyposażony. Żeby było lepiej, no to już musimy wchodzić w dużo wyższy budżet. Ostatnio kolega kupił GTK za chyba 6,5 tysiąca, nie, tam z jakimś rabatem, no to załóżmy, niech mu wyjdzie szóstka, ale był nieznacznie jakby lepiej wyposażony. Także jak zrobiłem z wcześniejszymi rowerami, lepiej kupić jakąś w miarę sensowną bazę. No tutaj rama jest, mam bardzo ciekawe parametry. No i zacząć wymianę. No, nie muszę doliczać robocizny, bo to ona by na pewno podniosła całościowo koszt. Ja jednak wszystko robię, nauczyłem się i robię sam. Wcześniejszy rower też kupiłem z jakiegoś lombardu, rozłożyłem do ostatniej śrubki. Powymieniałem co trzeba było, posmarowałem wszystko inne. No i do tej pory służy teraz synowi. I myślę, że w tym kierunku można iść, by w miarę sensownie, za w miarę sensowne pieniądze złożyć sobie już funkcjonalny rower. Ten się sprawdza na single trackach, a takie było założenie. On nie ma służyć do jakichś hardkorów. Także póki co w tym kierunku będziemy szli. No i chyba na tę chwilę skończyłem zakupy związane z Nirvaną. Może jeszcze platformy, bo te coś mi już po półtorej roku zaczynają, mimo przesmarowania, stukać. Także za chwilę pewnie jeszcze nowe platformy, ale są to rzeczy po prostu eksploatacyjne, tak jak, nie wiem, dętki, opony czy klocki hamulcowe. Tego w zasadzie nie powinno się doliczać. No to co, no teraz w drogę. Aha, jeszcze jedna rzecz. Nie ważę, nie odliczam, nie liczę każdego grama, no bo tu bym musiał najpierw sam spojrzeć na siebie, a nie wydawać setki, tysiące złotych, żeby coś było o 50-100 gram lżejsze niż w bazie, bo to jest po prostu pomyłka. Lepiej zainwestować w siebie w kontekście lepsza dieta. Ewentualnie ciuchy, z ciuchem też podobnie, nie kupuję jakichś tam najdroższych, by wyglądać szpanersko, a zrobię 50 km w sezonie. Tylko jak dobra bielizna techniczna, nie wiem, Decathlon, nawet Lidl. I to w pełni się sprawdza, a jeżdżę cały rok od wielu lat. Naprawdę marketing nas ogłupia, zdrowy rozsądek przede wszystkim.